Czy można zważyć samochód w ruchu? Okazuje się, że tak. Dowodem jest preselekcyjny system ważenia ciężarówek, który działa między innymi na Opolszczyźnie. Służy wyeliminowaniu jednej z największych plag polskich dróg. Przeładowane ciężarówki powodują gigantyczne straty dla polskiej gospodarki. Obliczono, że jedna przeładowana ciężarówka powoduje takie straty na drodze, jak 400 prawidłowo załadowanych samochodów. Z praktyki Inspekcji Transportu Drogowego wynika, że około 30% ciężarówek poruszających się po polskich drogach jeździ przeładowanych. Straty spowodowane przez przeciążone ciężarówki na polskich drogach oceniane są od 6 do 8 miliardów w skali roku. To są pieniądze, które pochodzą z budżetu państwa, a więc z naszych podatków, z naszych wspólnych kieszeni. Gdybyśmy te pieniądze chcieli przeznaczyć na przykład na wybudowanie nowej drogi, to kwota ta wystarczyłaby na wybudowanie drogi w standardzie drogi ekspresowej od Opola aż do Warszawy, czyli ponad 300 km. Tym stratom ma właśnie zapobiegać preselekcyjny system ważenia jadących samochodów. Zobaczmy, jak to działa na przykładzie najbardziej zaawansowanego technologicznie systemu tego typu w Polsce. Pod nawierzchnią drogi umieszczony jest czujnik, który bada zarówno nacisk na poszczególne osie, jak i całkowitą masę pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy umieszczone nad jezdnią kamery robią zdjęcia samochodu i jego tablicy rejestracyjnej. Zdjęcia drogą radiową przesyłane są do komputera inspektora transportu drogowego. Ten kilkaset metrów dalej zatrzymuje pojazd na specjalnym parkingu. Na parkingu mamy legalizowane miejsce do ważenia, na którym dokonują powtórnego ważenia. W przypadku stwierdzenia przekroczenia nacisku nie dopuszczam tego pojazdu do dalszej jazdy. Jeżeli istnieje możliwość przeładowania tego pojazdu na miejscu, kierowca przeładowuje pojazd i można go dopuścić do dalszej jazdy. Niezależnie od tego na kierowcę nakładana jest kara. Może ona sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych. Kary mogą być również nakładane na firmę, w której dokonano nadmiernego załadunku. I są już pierwsze efekty. Po karach, jakie zapłacili załadowcy, w tej chwili przynajmniej na Opolszczyźnie i w pobliżu bardzo rzadko zdarza się, aby pojazd przekraczał dopuszczalną ładowność. Warto dodać, że preselekcja ma też inne zalety. Te pojazdy, które są normatywne, po prostu jadą dalej. Nie muszą zjeżdżać, nie muszą przejeżdżać przez wagę i na pewno jest to bardzo korzystne dla wszystkich przewoźników, którzy są nieprzeładowani. Jest pierwszym tego typu systemem, ale nie ostatnim. Jeszcze w tym roku chcemy wybudować dwa podobne systemy na obwodnicy Opola oraz na obwodnicy Osowca. Budowa preselekcyjnych systemów ważenia samochodów w ruchu zostanie sfinansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.